jest czasem jak nastolatek, rozgorączkowany, jest odurzony tym uczuciem, jest zauroczony, jest tam namiętność, jest tam pożądanie, jest rozżalony. Czasem myślę trochę o nim jako takiej magicznej maszynie do tworzenia niezwykłej literatury. Kiedy zaczęłam te listy czytać i właściwie przeczytałam, nie wiem, dwa pierwsze czy trzy, to w zasadzie od razu wiedziałam, że to jest niezwykły materiał, a dwa, że to trzeba wydać. No to taki odruch natychmiastowy. Kiedy się czyta tą książkę i ma się wrażenie, że się bardziej czyta powieść niż śledzi przebieg czyjegoś życia. Nie miałaś dość w pewnym momencie Iwaszkiewicza? Nie. To znaczy, wiesz, książka, o której rozmawiamy, jest w pewnym sensie konsekwencją pracy wykonywanej wcześniej, bo to nie jest tak, że skończyłam pisać jedną książkę i potem stwierdziłam, dobrze, to kolejna książka o Iwaszkiewiczu. Myślę, że jest raczej tak, że ja pracując nad rzeczami, jedną z opowieści, która absolutnie najbardziej mnie jakoś poruszyła, zainteresowała, zaciekawiła, ale też jakoś mi nie chciała wyjść z głowy, to była historia związku z Jerzym Płeszyńskim, czyli to, co działo się w drugiej połowie lat 50. I wtedy też zresztą dowiedziałam się kilka lat temu o tym, że są listy, które do siebie pisali. Zresztą no, czytałam je oczywiście częściowo, pisząc tamtą książkę. I wtedy w zasadzie od razu jakoś tak zdecydowałam, że to nie jest coś, co można zostawić i przejść dalej, tylko z jednej strony chciałabym jakby wejść głębiej w tę opowieść, a z drugiej strony, no, że to jest po prostu taki materiał, który musi być wydany. I taka jest geneza pracy nad Wszystko jak chcesz. Opowiedz, jak było z tym listami. Trafiłaś się na nie? Wiesz, o tym, że te listy istnieją, wszyscy wiedzieliśmy, wszyscy, którzy czytali dzienniki Iwaszkiewicza, mogli na ślad tej informacji trafić. Ja w tym czasie też dużo oczywiście rozmawiałam z różnymi ludźmi, którzy zajmują się Iwaszkiewiczem. Bywałam w stawisku i też tam od jednej z osób, która zajmuje się badaniem twórczości Iwaszkiewicza, dostałam taką wskazówkę, żeby spróbować dotrzeć do tych listów i inne wskazówki, które świadczyły o tym, gdzie ich szukać. No i tak trafiłam na Zamek Królewski. To jest właściwie jedyna taka istotna, bardzo duża jakaś część informacji dotyczących biografii Iwaszkiewicza, która nie znajduje się w jego archiwum w stawisku, tylko jest gdzieś indziej. Oczywiście zaraz pojawiło się pytanie, dlaczego jest gdzieś indziej. No dlatego, że te listy po śmierci Iwaszkiewicza zniknęły ze stawiska. Później pojawiły się, wiele lat później, pojawiły się na rynku antykwarycznym, stamtąd trafiły do prywatnej kolekcji i z tej kolekcji dopiero razem z innymi też materiałami do Zamku Królewskiego i tam ja je czytałam. Wiesz, jak one zniknęły? Myślę, że już nie odpowiemy sobie tak super precyzyjnie na to pytanie. Oczywiście są domysły i na podstawie tego, co wiem, mogę jedne uznawać za bardziej prawdopodobne, inne nie. Myślę, że Iwaszkiewicz przed śmiercią powierzył między innymi te listy, być może również listy Jerzego, które miał z całą pewnością wtedy opiece swojego najbliższego współpracownika, czyli Szymona Piotrowskiego. Czy poprosił go o to, żeby on jakby całą historię, właściwie zapis tej relacji gdzieś przeniósł, czy coś z nimi zrobił, tego już nie wiemy, nigdzie śladów tego nie ma, czy też to był pomysł samego Piotrowskiego, żeby nie zostawiać tych dokumentów w stawisku, no bo przypuszczam, że to raczej on, który jeszcze no długo po śmierci Iwaszkiewicza w stawisku mieszkał i tam też trwały prace pracowników Muzeum Literatury nad porządkowaniem tych dokumentów, więc to był taki okres, kiedy no, właściwie do wszystkiego był dostęp, ale czy on je miał i sprzedał, czy on je miał i komuś dał, czy jeszcze inaczej, to tego już się nie dowiemy, bo żaden z tych bohaterów tej historii już nie żyje. No bo one trafiły w obieg antykwaryczny, potem trafiły, z tego co przeczytałem w twojej książce, do niemieckiego kolekcjonera. Tak, Tomasz Niewodniczański to był znany bardzo kolekcjoner, który przede wszystkim kolekcjonował, zbierał mapy historyczne i rzeczywiście ta jego kolekcja jest absolutnie imponująca, ale nie tylko, bo miał w swoim archiwum także na przykład archiwum amerykańskie Tuwima i wiele innych materiałów i był w kontakcie z antykwariuszami warszawskimi, a jest co najmniej kilku, którzy no, bardzo dobrze znają się na tego typu dokumentach i w ten sposób stał się właścicielem tych listów. Za pośrednictwem Fundacji Niemiecko-Polskiej na Rzecz Kultury, tak dokładnie się ta instytucja nazywa, zdecydował się tuż przed swoją śmiercią, on umarł w 2010 roku, na przekazanie
no, dużej części tej kolekcji, w tym właśnie listów Iwaszkiewicza do Błoszyńskiego, do Zamku Królewskiego, z którym współpracował, więc to też nie był przypadkowy wybór. Sam też ponoć planował, czy też myślał o ich wydaniu i opublikowaniu, no ale później one po prostu trafiły do tamtego archiwum i przez kilka lat w zasadzie chyba nikt się nimi tak poważnie nie interesował. No to jest w ogóle zagadka dla mnie, że to, co ty mówisz, i to też wynika z twojej książki, że nikt się tym poważnie nie interesował. Ja miałam odruch taki natychmiastowy, zupełnie automatyczny. Kiedy zaczęłam te listy czytać, właściwie przynajmniej dwa pierwsze czy trzy, jakoś tak zupełnie bez porządku, jakoś wielkiego je wybierając gdzieś ze środka, pewnie z tam ostatniego okresu ich znajomości, to w zasadzie od razu wiedziałam, że to jest niezwykły materiał, a dwa, że to trzeba wydać. No to taki odruch natychmiastowy. Z drugiej strony, no ja byłam też po wielu miesiącach takiego no, eksplorowania tej historii, przede wszystkim od podszewki, z perspektywy jednak badania historii człowieka, a nie opisywania jego twórczości, więc być może jest też tak, że po samych dziennikach, które są niezwykle intymne i dają bardzo dużo już światła, oświetlają no, właśnie te wszystkie sprawy, które są związane z życiem prywatnym, które w przypadku Iwaszkiewicza no, właściwie niezmiennie wchodzi gdzieś w twórczość. No, tam nie da się postawić takiej granicy. I zresztą też jestem przekonana o tym, że nie da się czytać Iwaszkiewicza. No, gdzieś nie, trochę w lustrze, nie odbijając tego, co napisał w lustrze jego życia po prostu, bo to jest twórczość jakoś strasznie autobiograficzna, a po przeczytaniu no być może właśnie w szczególności listów, nie tylko tych, też innych listów, które pisał, listów do żony na przykład, czy listów do wielu innych osób, zyskuje się więcej nie tylko wiedzy, ale więcej zrozumienia dla tego, co nim powodowało, w jaki sposób tworzył, co go inspirowało, co go pchało do pisania, też w jaki sposób chyba rozumiał twórczość, jak ją przeżywał. Czasem myślę trochę o nim jako takiej magicznej maszynie do tworzenia niezwykłej literatury, do której z jednej strony wrzucał wszystko absolutnie, co przeżywał, a przeżywał bardzo głęboko i był strasznie autorefleksyjny. I z drugiej strony jakimś innym magicznym otworem po prostu wychodzą niezwykłe utwory, które są wciąż jakąś niestarzającą się świetną literaturą. No a w połączeniu z tym, co jest bardziej życiem niż bardziej twórczością, tworzą jakąś taką mieszankę wybuchową, która jest bardzo, bardzo poruszająca. Ale odpowiadasz, że tak powiem, Jarosławem, trochę tak empatycznie na to pytanie, dlaczego w zasadzie nigdy nie walczył o te listy. Wiesz, bo trudno mi odpowiadać za kogoś. Ja, jeżeli pytasz mnie, dlaczego ja je wydałam, to no ta odpowiedź jest prosta. Przeczytałam kilka i wiedziałam, że to trzeba wydać, bo z jednej strony to jest niezwykle literackie. No to nawet nie jest dziura w biografii, bo związek z Błoszyńskim został udokumentowany dosyć dobrze, natomiast uzupełnia to. A trzy, no daje klucz bardzo czytelny do jego twórczości, nie tylko z tamtego okresu, ale w ogóle do zrozumienia jego twórczości i też przeplatania się tych wątków miłości, śmierci, które są właściwie chyba takim kluczowym elementem jego twórczości, więc odpowiadając za siebie, no to żadnych dylematów jakby w tamtym momencie nie miałam. Już może też warto powiedzieć, że wydanie tego typu książki to nie jest prosta sprawa. To nie jest tak, że po prostu się wchodzi do archiwum, wyjmuje list, skanuje i masz książkę, tylko raz to jest opracowanie tych rękopisów, które, jak wiesz, doskonale trzeba jeszcze nauczyć się czytać i rozumieć. Zrozumienie, co poza taką czysto formalną częścią rękopisu jest tam jeszcze ważne, w jaki sposób on je uzupełniał, jak robił notatki, jak to komentował i opracowywał sam. Dwa, opracowanie tego w takim rozumieniu edytorskim, no i też pomyślenie, jak to podać czytelnikowi, żeby wyjść, i na tym mnie osobiście zależało, żeby wyjść poza samo opracowanie, a jednak pokazać też jakiś kontekst i pozwolić w ogóle ludziom zrozumieć, z czym mamy do czynienia, a jednocześnie nie zawężać, nie narzucać swojej interpretacji. To jest dobre parę lat pracy, więc być może byłam
Zużyło się kilka na to spraw. Byłam w idealnym momencie, bo dla mnie wszystko to, co w tych listach przeczytałam, było bardzo jasne i czytelne, bo byłam też po wielu miesiącach bycia w środku tej historii. To, że się o czymś wie, niby to jest trochę tak, że wiemy, że jest gdzieś jakiś kosmos, ale nie myślimy o tym codziennie, a myślę, że wtedy tak naprawdę sobie zdałam sprawę z tego, że jeśli chcę opowiedzieć o Iwaszkiewiczu swoim językiem, wkładając w to bardzo dużo swojej wrażliwości i w dodatku chyba kompletnie inaczej niż to miało miejsce do tej pory, to bardzo wielu osobom się to nie spodoba i bardzo wiele osób nie będzie chciało tego wiedzieć. Niektórzy po prostu nie chcą wiedzieć, bo są... To jest bardzo ludzkie. No, jesteśmy przyzwyczajeni do też jakiejś narracji na temat różnych osób, z którymi łączyło nas bardzo wiele, które już nie żyją, więc ta narracja też jakby wchodzi w zupełnie inne rejestry. No, po latach pamięć się zaciera, zostają jakoś intensywniej pewne sprawy, innych w ogóle nie ma. Dwa, że historia, o której opowiadam w tej książce, to jest historia, którą wiele osób, które jeszcze żyją i były jakimiś obserwatorami czy uczestnikami tamtego czasu, w zasadzie wypchnęły ze swojej pamięci, bo być może to jest właśnie ta drobina, która nie pasuje do tego wizerunku, który się utrwalił Iwaszkiewicza, pisarza. To jest taki rodzaj niewygody, która jest bardziej niewygodą ze środka nas samych i naszego jakby postrzegania świata, niż obawą, że zniekształci się czyjś portret, bo choć to pewnie też. Ja osobiście uważam, wiem, że to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, że poprzez między innymi tę publikację i jakoś naświetlenie tej historii i tego związku, Iwaszkiewicz nie traci, on dla mnie zyskuje. To już jest z dzienników wspomnienie, ale jakoś tak mam to w głowie. Moment, w którym już po śmierci Jerzego Błyszyńskiego, na początku lat 60. Iwaszkiewicz został zaproszony przez Jerzego Zarzyckiego do współpracy przy scenariuszu Kochanku z Marony. I jak on to rzeczywiście przeżywał, a w szczególności jak przeżył to, zobaczywszy po raz pierwszy ten film na ekranie. Trochę tak jakby w kadrach właśnie, które do niego powróciło jakąś taką falą, widział swoje życie, które przecież nie jest dosłowne w tym opowiadaniu. Obrzmiewa raczej w tle, no więc to jest wszystko o tamtych sprawach i o tamtym czasie. Czytanie o tamtej historii sprawia, że ludzie zaczynają mieć właśnie takie pytania, jak to było możliwe, co czuł Iwaszkiewicz, czy Iwaszkiewicz był szczęśliwy. I ja czuję się niesamowicie zagubiona, kiedy, wiesz, jestem postawiona w sytuacji, w której ktoś oczekuje, że ja potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Ja myślę, że Iwaszkiewicz sam nie potrafił na to pytanie odpowiedzieć. Zresztą dał temu świadectwo i w tej korespondencji, i w innych miejscach, w których coś notował czy zapisywał na temat tamtego czasu. I być może właśnie to jest podstawą zrozumienia, jeśli chcemy używać takiego określenia, tego, co jest niemożliwe do zrozumienia w tej historii, bo jak próbujemy sobie myśleć, no dobrze, ale jak to jest możliwe, żeby starszy o tyle mężczyzna, w dodatku taki znany, ułożony pisarz, publiczna figura i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie, wszystko ich różni. No to no wiesz, no banał, że to jest ogień i woda, jest niezwykle pasujący do tego. No to po prostu wszystko ich różni od pozycji, przez wiek, przez wykształcenie, doświadczenie życiowe, sytuację życiową, rodzinną, wszystko. I zdarza się coś, co sam nazywa przypadkiem, jakaś chwila, w której te atomy się spotykają i wybucha z tego namiętność, która wymyka się absolutnie wszelkim schematom, bo Iwaszkiewicz, który portretuje się w tych listach, a portretuje to, co przeżywa, jest czasem jak nastolatek rozgorączkowany, jest jak zagubiony chłopiec, jest odurzony tym uczuciem, jest zauroczony, jest tam namiętność, jest tam pożądanie, jest rozżalony, bywa zły, bywa niezwykle taki ironiczny w stosunku do siebie też samego i w stosunku do całej tej historii. On stara się to i analizować, i przeżywać. Ta granica pomiędzy tym, co jest jakoś tragiczne strasznie w takim wymiarze ludzkim, a śmieszne
używam tego słowa, ale on sam go używa. On mówi, że on się czasem czuje śmiesznie i widzi tą swoją śmieszność i to jest dla niego też dramatyczne, że nie może się z tego jakoś wyzwolić. Ta granica jest tak płynna i to się wszystko tak przenika, że tego się w zasadzie nie da jakoś rozdzielić i poukładać w jakąś taką sensowną konstrukcję, w której, ale właściwie to jest historia o miłości, nie ma sensownej konstrukcji miłości, no nie ma czegoś takiego jak schemat. No ludzie się zakochują w tak dziwnie czasem dla nas, tak bardzo nie umiemy tego pojąć i zrozumieć, dlaczego to się dzieje i po co im to i jak przeżywają to uczucie. No, że jakby patrząc z tej perspektywy, no to jest to kolejny przykład niemożliwego do pojęcia. No. I na tym chyba polega też moc tej historii. A ty miałaś takie, no właśnie podczas czytania tych listów, podczas poznawania, takie momenty, że sobie myślałaś, ojej, albo mógł to inaczej rozegrać, albo mógł tego nie pisać. Są takie momenty, myślę, że nawet kiedy się czyta tą książkę i ma się wrażenie, że się bardziej czyta powieść niż śledzi przebieg czyjegoś życia. Też to miałam, czytając, szczególnie w całości, bo kiedy się czyta pojedyncze listy i się nad nimi pracuje i je opracowuje, to jest zupełnie inna praca i inne odczucie. Natomiast kiedy po raz pierwszy przeczytałam tę książkę w całości, to nawet byłam trochę zaskoczona tym też, jak ona się układa, jak te emocje ze sobą jakoś współpracują, jak ona się układa w całość. Raczej miałam takie momenty, w których chyba nie wstydu za kogoś, bardziej chyba jakiegoś takiego smutku z powodu tego, co się dzieje w czyimś życiu i z powodu tego, że wiesz, jak to się skończy, a jeszcze musisz jakby prześledzić ten fragment jakiegoś czasu, kilku miesięcy, które doprowadzają do tego tragicznego końca. Myślę, że to jest zawsze jakieś takie dojmujące, że oni sami nie mogą nic zrobić i nie mogą wyjść z tej opowieści i ty jako czytelnik też nie możesz nic na to poradzić. No możesz co najwyżej po prostu czytać dalej. Mówiłaś też o wrażliwości swojej, zwłaszcza, że w tej książce we wstępie pada takie zdanie, chyba nawet cały akapit temu jest poświęcony, że ty w pewien sposób zazdrościsz. Czego w zasadzie ty tutaj zazdrasz? Myślę, że to jest oczywiście o moich uczuciach i to prawda, to jest pisane w pierwszej osobie i się z tym identyfikuję i podpisuję pod tym, natomiast myślę trochę patrząc szerzej, że jest to taki chyba mój komentarz do tego wynikający z przekonania, że żyjemy dużo bardziej powierzchownie. Oczywiście nie chciałabym tutaj wprowadzać żadnych generalizacji. Każdy żyje inaczej, każdy inaczej przeżywa rzeczywistość siebie samego. Tych dwóch mężczyzn też kompletnie inaczej przeżywa to, co się dzieje. Natomiast to, jak bardzo dużo czasu, miejsca, energii, swoich umiejętności i tak dalej, Iwaszkiewicz poświęca próbie uchwycenia czegoś, co targa jego życiem, jest imponujące po prostu. Rozmawiałam też z kilkoma twórcami, nie tylko literatami na ten temat i każdy z nich zauważył właściwie jedną rzecz, taką, że to też było dla niego paliwo. Nie jest oczywiście tak, że wszystko to, o czym piszę, czy tu, czy w poprzedniej książce, jest jakimś rodzajem lustra, w którym się przeglądam. Ale z drugiej strony, pisząc obie te książki, a w szczególności pracując nad tą książką, to jest trochę tak jak praca na żywym mięsie. To tam nic nie jest zakryte, tam widać każdą komórkę. I z tego materiału można jakoś w jakiś taki pokrętny sposób wyseparować jakieś takie główne atomy, które składają się na miłość jako taką, jakąś taką, nie wiem, anatomię miłości stworzyć. No i wtedy już jesteśmy bardzo blisko własnych przeżyć i własnych różnych emocji, bo pewnie czytając o tak bardzo intensywną historię, no nie da się nie szukać jakichś odniesień w sobie, a każdy z nas ma bardzo różne doświadczenia. Patrzenie na to, w jaki sposób ktoś sobie radzi, nie wiem, z żałobą, czy z jakąś obsesją, czy z jakąś namiętnością, czy nawet patrzenie na to, jak się w ogóle rodzi uczucie, a on to przepięknie opisuje, pisząc o tym, że dla niego jest, no, że nigdy nie pojmie tego, jak to się zdarza, że ktoś, kto wczoraj był dla nas kompletnie nieistotny i nawet nie wiedzieliśmy o jego istnieniu, za kilka dni staje się kimś, bez kogo nie możemy przeżyć jednej chwili, więc mówiąc to,
czuję, że to jest banalne, a z drugiej strony nie mogę się oprzeć jakiemuś takiemu wrażeniu, że to dla mnie też jest jakby ważne strasznie, no, że to gdzieś jakby strzewi każdego z nas, że to też, nie wiem, że mamy w sobie pragnienie przeżywania uczuć, pragnienie miłości, że mamy, no, że mamy też różne gorzkie doświadczenia, no też patrzę z perspektywy iluś lat dorosłości swojej, więc też różnych relacji, różnych jakichś załuków, w których bywałam, więc to może być taki rodzaj, lektura tej książki może być też takim rodzajem podróży w głąb trochę siebie i spojrzenia też na różne swoje przeżycia, więc w tym sensie napisałam to zdanie, które zacytowałeś bardzo jakby z głębi siebie, bardzo osobiście, a z drugiej strony też nie chcę skupiać uwagi tu na sobie. Ja raczej chyba chciałabym, żeby dać taką wskazówkę, że to też może tak działać, że można też coś zobaczyć z siebie, czytając to, co czytamy.